Ale ja, u mnie już leci. 3, 4 i ry. Już, no, nagrywa się. Także hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Navia. Jest dzisiaj ze mną Orson. Witam. I DJ Palasite. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku serii Pyknijmy w Minecraft. Akurat w moim przypadku, a w przypadku Navi to nie wiem jak to... No, zaraz coś wymyślę. Nieważne. Dobra. Dzisiaj ja jestem z kamerką. Co możecie zauważyć już? Palasite też. Także... Ja jestem zawsze lol. Ale no wiesz, u mnie to jest nowość, także. O! Wpisujemy... Nie ma wolnej areny! Graj? Ale nie ma wolnej areny. To co teraz? To czekamy. No to musimy to czekać. Może, to dobra. Może wytłumaczymy o co chodzi. Tak, no to wyjdźcie poza bramy miasta, może. O, nie, to jest jakiś Adamson. Gdzie jest brama miasta? No, nie wiem, tam wyjdźcie za jakiś. Poza teren po prostu, nie wiem. Daj ten kordy. O, czekaj, bo mnie goleś bije. Shit. Boże, F3. Już ci podaję. Gdzie tu jest? X33Y9. Nie wiem, czy mnie znajdziesz. Czy to w drugą stronę? Chodź. Adamson. Ogólnie teraz tak, na czym polega Heroes of Minecraft? Chłopacy budowali serwer ponad rok. Aha, nic za tą reklamę, nie dostaliśmy pieniążków, od razu mówimy, bo zaraz by było, o, sprzedał się, reklamuje serwer. Tak. I tak dalej, i tak dalej. My za to nie zgarnęliśmy ani złotóweczki, robimy to po przyjacielsku. Z racji tego, że serwer jest naprawdę zajebisty i opyla się na nim zagrać. I o co na nim... Ała, shit, chuju! Kurwa! Jak mnie cofa! Ej no, halo. Który to był? Ej, moje itemy! Adamson 313. No i hejtuje, wszyscy hejtują go teraz w komentarzach. Tak. Dobra, ej nie, ja muszę wyjść poza bramę i muszę... O, Orson, widzę cię. Dobra. Czemu mnie nie Jezus! Enderman mnie nie zatował! To nic, ale on nic tu nie zrobi. Okej. Po pierwsze, ja muszę zdobyć swoje itemy. Chodź, musimy zaciukać jakiegoś typa. Ej no, Slenderman! Gdzie on jest? To jest Enderman. No ale Slenderman... No, No! Dobra, no nieważne, ale wytłumaczę co chodzi. Dobra, bo zły mnie tu za... To ja muszę stać w mieście, żeby się skupić na tym co mówię. No, co tak. Wyjdziesz to cię będą bili. No, bez kitu, oddawaj... O, jest ten... Jest ten Gudaz. Kucze, zabrał mi itemy. O co chodzi w serwerze? No więc tak, o Jezu, ale spadek FPS-ów. Panowie budowali go przez rok, pluginy mają swoje i tak dalej, i tak dalej. I to jest połączenie ogólnie kilku gier, to nie jest tylko i wyłącznie League of Legends, chociaż w większości to i tak bardziej interesuje osoby, które grają właśnie w League of Legends. Czyli na naszych kanałach. Aha, dokładnie, jeszcze nie ma wolnej areny, szkoda. I teraz tak, halo. Tu jest również, no co? No jestem. No dobrze. Okej, połączenie też jest tutaj Doty i różnych gierek. No nie możemy wam pokazać teraz tej fajniejszej niestety części serwera, czyli aren, które są zbudowane w taki sposób przypominający areny z League of Legends, czyli The Holy Abyss, Summoner's Rift i ogólnie zasady gry są... Twisted Treeline. Też jest. Ogólnie tak. Zasady gry są takie same praktycznie jak w League of Legends. Trzeba po prostu zniszczyć turety, które strzelają strzałami. Super, że... Kurde. Okej, no już tak, bo niestety przez przypadek wcisnąłem klawisz Windows. Dobra, zablokuję sobie na klawiaturze, to przynajmniej nie przypadkiem tego nie wcisnę. Dobra, zasady są takie same, czyli trzeba zniszczyć turety. Ja się boję zwiedzać ten serwer, bo kurczę, ludzie mnie będą zabijać. A następnie Nexusa, dzięki czemu jakby wygrywamy grę, no i jakoś to się tam liczy. Oprócz tego na serwerze mamy również świat, tak jak widzicie, rozbudowane jakieś tam budowle, coś takiego. To ogólnie jest taki świat RPG, tutaj nie można jakby w ten świat ingerować, nie można nic z nim robić, nie można go ani modyfikować, ani nic w podobie, ale są dungeony, są różne bossy, są różne itemy, są skrzynie, można je zbierać, można ulepszać swój ekwipunek, dzięki czemu jakby podczas starć poza terenem PvP, tak jak tutaj widzimy, za chwilę pokażę, opuściłeś teren, o właśnie, opuszczasz zamek neutralny PvP, no już dostałem cios, tu się chłopaki biją, o, Adamson zgarnia itemy, znowu, po raz kolejny,
Stówka za murem na dłużej. No dokładnie. To jakby również mamy pasek many do góry, co nam daje umiejętności, które możemy zakupić w sklepie. Taki sklep jest dostępny, moi drodzy, na środku jakby rynku serwera. Ja chcę Adamsona zabić, bo on mi wisi itemy. A tu jest zombiak, okej. Panie, toż to ogr! Zielony i... I ogólnie bije łapą. I później mamy takie umiejętności jak właśnie rzucanie ogniem, czy stunowanie przeciwnika. To działa w sposób bardzo fajny. To jest dostępne za kasę serwerową, którą zdobywamy podczas zabijania właśnie potworów i tak dalej, i tak dalej. Mamy również poziomy miecza, które również się leveluje. Mamy poziomy jakby many, co nam daje jakby... Chyba z tego co pamiętam, poziomy many. No, wiecie, tak na szybko zwiedzałem jakby ten serwer, no tu są laksy totalne. W mieście dużo osób teraz wbija. No. Dobra, co tam jeszcze na serwerze? No, bossy dungeony to już mówiłem. Podczas jakby tych potyczek na The Howling Abyss, Summoner's Rift i Twisted Tree Line mamy również itemy takie same jak są w League of Legends, znaczy w miarę takie odwzorowane do kupienia za pieniądze, które zdobywa się z kolei za zabijanie przeciwników na właśnie arenach. Dobra, ej, wypadałoby kogoś tutaj zaciukać. Navia, ty masz mieczyk, więc może byś tam trochę do przodu poszła i kogoś zaciukała, bo ja bym chciał odzyskać swój miecz. I a jak to... mnie zabiją? No to ja mam traumę z dzieciństwa, nie wychodzę na teren PvP. Aha, no dobra. Ej, może zobaczmy slash graj. No, ja, no nie ma wolnych aren, kurczę. Kucze! Kucze to niedobrze. Kucze. No kucze, uwaga! No właśnie. Coś dostało. Dostałaś coś? A masz miecz? No, nie. Weź go zaciukaj, no. Kogo? Nie można. Nie, dobra, ja uciekam. Nie uciekniesz. Ucieknę. A to jest orzech! O, czekaj. O, tutaj ten koleś tu. Zaraz go zabiję. Boże. Chodź tu, tak. Jezu, jakie lagi. Nie, nie, ała. Bolo, Master 5PL, chodź tu. Ja go gonię, ja muszę mieć od niego itemy. Ała. No, kucze, giń. A, kucze, palę się. Zabijam. No się, kucze, spaliłem. Dobrze. Widzę, że masz tutaj skilla, co nie? No nie mam itemów, kurcze. No. O, lolog! Nie znaleziono żadnej wolnej. To nie jest MMO, żeby tłumaczyć brakiem giru. Ej, 4 FPS-y, Jezu! Logi! Tyle lagu. No. Ej, no, Minecraft mi się chyba skraszował. O, restart! Minuta. Kto pierwszy? No dobra. Screena DJ-e. To kurde, ja wyłączam. Okej, okay, dobra, to jesteśmy teraz u mnie na kamerze, oglądacie to na kamerze, dobra, już Minecrafta nie będę odpalał. To był taki szybkie pokazanie serwera, ja mam nadzieję, że później, bo teraz jest otwarcie ogólnie, 21 i ludzie jakby wbijają, więc ciężko mi jest z Navią i z Orsonem tutaj wam pokazać dokładnie wszystko, ale jak już się trochę to uspokoi za powiedzmy no, dzień lub dwa, no to wam pokażemy coś naprawdę fajnego, czyli te arenki. Jeżeli chcecie, to wejdźcie na właśnie heroesofminecraft.pl. Tam zresztą możecie sobie się zarejestrować i wejść do gry i zobaczyć, jak sam serwer wygląda, zanim jakby wypuszczę odcinek. A jeżeli nie chcecie, no właśnie, a jeżeli jakby chcecie, no to poczekajcie do odcinka, aż nagramy z po prostu tych aren, ale naprawdę jest warto, serwer jest fajny i polecam. No, pokazaliśmy wam teraz tą jakby naprawdę gorszą część serwera, taką tą do zabawy poza arenami, bo moi drodzy, tutaj jakby chodzi w większości o to, żeby wylewelować sobie miecz. Mamy też efekty takie jak zielarstwo po zbieraniu kwiatków, po czym na przykład bandaże nas więcej healują, to jest bardzo fajne. No i autorskie pluginy, no. Poświęćcie chociaż, nie wiem, 10 minut na obejrzenie serwera, bo chłopaki włożyły w to rok roboty, także to jest kupa czasu. Macie coś do dodania do tego? Bo jakby, nie wiem, no, a w sumie i tak się... Was nie słyszę, ale dobra, nieważne, i tak słyszycie mnie.
Dobra, to zobaczycie sobie tu Navi albo Warsona, bo oni pewnie to nagrywacie jeszcze, nie? Tam ten mój głos i... No, no okej, okay. To wejdźcie sobie na kanał Navi, jeżeli nie dałem linka w opisie, to Navia przez 3V, N-A-V-V-V-I-A. No i Orson The Gamer, czyli Orson The Gamer, to tam też będziecie mogli sobie obejrzeć. No, dobra, także jakby pożegnajcie się, a ja tutaj jakby z widzami się osobno pożegnam. Także ja zmutuję sobie mikrofon i będę mówił do kamery, także Z2. Okej, dobra, w takim razie moi drodzy, ja was bardzo dziękuję, wam bardzo dziękuję za to, że byliście, także zapraszam was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, facebook.com/palasajdenthumbsup, do rejestracji z reflinka, do lajkowania wszystkiego, co popadnie, do odwiedzenia kanału Navi i tak dalej, także cóż, jeszcze Orson na dole tam może w opisie, jak nie zapomnę, to dam. Także dzięki, wbijajcie na serwer, trzymajcie się, hej!